Siemano wam wszystkim tutaj w kolejnym materiale. W tym materiale omówimy sobie kolejną z postaci Marvela, kolejną z postaci Avengers, tym razem protokół Hawkeye. Hawkeye to znakomita postać, znakomity superbohater z gamy postaci Avengers. Jest zarówno w wersjach filmowych, jak i w wersjach animowanych. Jest to łucznik, którego zdolności, jak dla mnie, przewyższają zwykłych strzelców, zwykłych łuczników, ponieważ nie dość, że on robi różne akrobacje niczym czarna wdowa, to jeszcze potrafi za pomocą jednej strzały wywołać takie zamieszanie, nawet bez strzał, ponieważ potrafi wykorzystać praktycznie wszystko, czym można rzucać. Piłki, kule do kręgli, kije golfowe. Wszystko, czym można rzucać, ponieważ ma tak znakomite oko snajperskie, asasyńskie, można by powiedzieć, że tego się nie da opisać. A tak naprawdę ma w sumie, no można by powiedzieć, najtańszy sprzęt, jaki można zdobyć. No bo łuk to tam nie wiem, za ile można kupić łuk, ale łuk i strzały, no to nie kosztują tyle, ile na przykład zbroja Ironmana, albo tyle, ile kosztowało wyprodukowanie tarczy Kapitana Ameryki. Więc ani tyle, ile kosztował, nie wiem, strój tego Barego, więc znaczy tego, co nie ma jednej ręki, ma metalową rękę, on ma na imię Bary chyba, więc moim zdaniem naprawdę Hawkeye zasługuje na swój osobny film. Oczywiście ma mnóstwo wątków w filmach i w wersjach animowanych Avengersów, ale moim zdaniem to i tak jest za mało. No bo on zasługuje na dużo, dużo więcej. I chciałbym mieć takie oko, celne oko, jak ma właśnie Hawkeye. I być takim akrobatą, i mieć takie umiejętności jak on, żeby za pomocą, nie wiem, lotki do tarczy zatrzymać przeciwnika, nie wiem, rzucić lotką i zatrzymać przeciwnika na haczyku za pomocą jego kurtki, tak na przykład. On ma takie umiejętności. Albo żeby za pomocą trzech kul zdjąć, trzech piłek zdjąć pięciu przeciwników. No to jest jakby według mnie na normalnego człowieka mało prawdopodobne, no bo normalny człowiek miałby, nie wiem, piłkę i miałby za pomocą piłki zdjąć albo trzech piłek zdjąć pięciu przeciwników, no to na jednego przeciwnika przypada jedna piłka, tak? Czyli na trzech przeciwników są trzy piłki, a on za pomocą trzech piłek potrafiłby zdjąć pięciu przeciwników, także to jest w ogóle, albo ten jego zmysł, gdzie potrafi zrobić strzały, nie wiem, chociażby strzały elektryczne, albo strzały z lodu, albo strzały z siatki, sieci Spidermana, więc no, to jest jednak kunszt w swojej klasie i dlatego chciałbym być taki jak Hawkeye.
Mam nadzieję, że może kiedyś taki będę. A do tego czasu cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, see ya!